Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Psalm 9, werset 11. Po co i dlaczego? Wypadek na lokalnej drodze podczas naszego rodzinnego urlopu. Auta przed nami zaczęły nagle hamować, ale my niestety już nie zdążyliśmy w porę wyhamować. Nasuwa się pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Po co nam taki kłopot? Przecież powierzyliśmy czas urlopu w Boże ręce, a nawet tego dnia modliliśmy się, powierzając Bogu czas naszej wycieczki. Czy Bóg o nas zapomniał? Nie, w żadnym wypadku. Gdy wieczorem dotarliśmy z powrotem do naszego domu letniskowego, mogliśmy dziękować naszemu Bogu za wiele rzeczy. Nikt nie ucierpiał podczas wypadku. Pasażerowie w uderzonym przez nas aucie przed nami zachowywali się spokojnie. Policja przyjaźnie nas potraktowała. Nasze dzieci przetrwały okoliczności wypadku. Wszystkie formalności dotyczące poniesionych szkód udało się szybko załatwić. Już wieczorem otrzymaliśmy auto z wypożyczalni, które mogliśmy używać do końca urlopu. Uświadomiwszy sobie to wszystko, byliśmy o tym głęboko przekonani, że Bóg o nas nie zapomniał. On nas zachował i zatroszczył się, mając staranie o wszystkie nasze sprawy, potwierdzając swoją miłość względem nas. W ten sposób mogliśmy szczególnie odczuć Jego bliskość. Zadajemy sobie mimo wszystko pytanie, czy nasz Pan nie chciałby przez tę sytuację jeszcze coś więcej nam pokazać, byśmy mogli się czegoś nauczyć, czegoś, czego wcześniej nie doświadczyliśmy?